We got your warning. We've been waiting. Gentlemen, I want to introduce you to my friend, Optimus Prime. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj jesteśmy na Królestwie 3547, Nowe Królestwo, gdzie mamy Polaków, mamy dość dużą grupkę, która w międzyczasie, kiedy pojawiał się projekt Jumpero, który wam kiedyś robiłem filmik, nie wiem czy pamiętacie, Underworld, w międzyczasie, kiedy Underworld tam się tworzył, to tutaj po cichutku, gdzieś można powiedzieć pod pachą, 3547 się tworzyło i jest tutaj z nami król 3547, siema Jar. Siemanko, siemanko. Tak jak dokładnie wspomniał Optimus, jestem jednym z królów na 3547. No i można powiedzieć, że nasza grupa Polaków też zrobiła się dosyć spora obecnie na tym królestwie. I można określić, że jest obecnie trzecią największą narodowością, jeśli chodzi o graczy. No tak, no to teraz na fleszu można łatwo to posprawdzać, gdzie gra najwięcej Polaków, prawda? Słuchaj, ogólnie wy tutaj mieliście jakiś projekt też, taki skoczka zrobiony tak jak Underworld, które tam jakiś czas temu nie wypaliło, czy po prostu tak jakoś to się wam zebrała ekipa? My zrobiliśmy projekt skoczków. Oczywiście ten projekt był mniejszy niż projekt Underworld. Oczywiście ten projekt nie był promowany wśród Polaków. Tak naprawdę duża część Polaków, która u nas obecnie jest, to tam gdzieś w międzyczasie do nas czy dołączyła, czy zawitała, bo w głównej mierze pomysł był na projekt bardziej, że tak powiem, międzynarodowy, nie? Nasz jedna R5 jest z Turcji, druga jest z Hiszpanii, a mamy też trochę graczy rosyjskojęzycznych, więc to tak było naprawdę taki, jeśli chodzi o narodowość, mismatch. No i generalnie naszym właśnie pomysłem było wykonanie oczywiście projektu skoczków. No i ten projekt skoczków w głównej mierze sama idea zaczęła się gdzieś mniej więcej w kwietniu. I duża część osób, która organizowała ten projekt skoczków, też pochodziła z poprzedniego królestwa 3370, gdzie tam był może projekt skoczków, ale to było bardziej takie w luźnej formie, gdzieś bardziej grupą skoczyliśmy. No i chwilę przed Ziguratem nasze królestwo stało przejęte przez Koreańców, którzy wyemigrowali do nas. Więc tak z takiego luźnego pomysłu i zbierania kilku osób, które tam poznaliśmy, zrobiła się większa grupa i powiedzmy z dnia na dzień to się naprawdę powiększało, nie? Gdzie my zaczynaliśmy od 20-30 osób i w ciągu na przykład tygodnia był przyrost 5-10 osób, gdzie tydzień przed skokiem, dwa tygodnie przed skokiem potrafiło nawet 50 osób dziennie dołączyć do nas na Discorda, do nas tam na WhatsAppa, bo oprócz Discorda komunikowaliśmy się też za pomocą WhatsAppa, bo tutaj bardziej z tych stron tureckich, z tych stron bardziej, że tak powiem, bałkańskich, to oni bardziej komunikują się za pomocą WhatsAppa, tego Discorda mniej korzystają. No tak, bo WhatsApp jest dość popularny ogólnie, duże KDE, gdzie mają dużą różnorodność też graczy, to mają właśnie też dla graczy właśnie takich z innych krajów przygotowany taki WhatsApp i tam się dużo ten... Ja pamiętam, że taki WhatsApp miałem z jednym z króli na 2803, Chińczykiem, i z nim przeważnie pisaliśmy na WhatsAppie, nie na Discordzie, tylko WhatsAppa. Założył grupę nam na WhatsAppie, a to już było ponad 3 lata temu, nie? Więc wtedy też jak prowadziliśmy wtedy tam te TKD, mieliśmy tam 4 takie najmocniejsze sojusze, no to wtedy właśnie on też mówi, dobra, robimy taką grupę na WhatsAppie. Czyli tak w sumie jest u was. To jest dobra rzecz, bo taki WhatsApp daje lepsze community i też lepszy kontakt z graczami anglojęzycznymi, bo ten WhatsApp jednak daje komunikaty dość konkretne, jeżeli ktoś napisze wiadomość, więc na pewno to jest fajną rzeczą. Opowiedz mi ogólnie, wy tutaj mieliście jakieś trudności z przejęciem w ogóle tego KD? Jak to u was wyglądało? Bo widzę, że macie dwa pewne sojusze, tak? Które tutaj rządzą środkiem.
No ale też jest pełno innych sojuszy, więc przypuszczam, że tutaj, żeby gdzieś tam się dostać, coś poprzejmować, no to troszeczkę was tutaj jakieś prace na pewno coś kosztowało. No tak, na szczęście u nas je obyło, wiesz jak to gracze często mówią, wojny domowej, czyli wojny w królestwie. Na szczęście obyło się bez tego. Były oczywiście jakieś konflikty, ale w większości trwały godzinę, pół godziny, kiedy zdawali sobie sprawę, że tak naprawdę przeciwnik zdał sobie sprawę, że tak naprawdę został totalnie zdominowany, no to kończyła się wojna, nie? No i u nas dużą część problemów ominęliśmy, bo tutaj w, że tak ujmę, gronie naszych R4, R5, bardzo dużo pracowaliśmy i na każdym królestwie, które mogło tak naprawdę skoczyć na to królestwo, na 3, 5, 4, 7, mieliśmy jakieś tam swoje konto, obserwowaliśmy ruchy wszystkich sojuszy, które tam wyglądały na skoczków i komunikowaliśmy się z nimi, mówiąc im dosadnie, proponując inne królestwa, gdzie mogą skoczyć, tak aby uniknąć sytuacji, w której dużo projektów rzuci się na jedno królestwo i dojdzie do jakiejś wojny domowej. No tutaj była sytuacja, gdzie był jeden projekt, który tak naprawdę no nie miał wyboru i musiał do nas skoczyć, ale na szczęście obyło się to tak, że na tyle dobrze się zasymilowali, że tak naprawdę stali się częścią naszego projektu. Nie? Tutaj oni od początku powiedzieli, że nie chcą mieć króla, chcą z grupą swoich znajomych skoczyć, rozegrać dobre KVK, zbudować swój sojusz, swoje konta, więc tutaj nie było problemu, że przyjdzie jakiś projekt, który też będzie chciał króla, nie? Nie, no to dobrze, bo tutaj widzę, że jeszcze jakieś GD się u was buduje, ale to pewnie jakieś farmy. Gdzie tam tak, będą chodzić na ten... Tak, to są wszystko farmy. Naszym tutaj największym problemem, który tak naprawdę może gracze, którzy zaczynali właśnie z Underworld, u nas zaczynali konta skoczków, też widzieli obecnie lider top drugiego sojuszu, który my mieliśmy ten strach, że pierwszy tydzień i to był gracz, który gdzieś tam plasował się w top 5, top 6 graczy z mocą bardzo gnał. I tutaj był strach, że może powstać jakaś niepotrzebna wojna, jakaś wojna domowa. Tak na początku tutaj wyszedł pomysł szybkiej, że tak ujmę, wojny prewencyjnej, aby uniknąć takiej sytuacji. No i właśnie gracz Gędziewiotka, który tam jest R5, spotkał się z naszym wielorybem i wojna skończyła się na tym, że oboje puszowali moc, a wreszcie oboje siadli ze sobą, no i stwierdzili, że nie ma sensu puszować moczy, bo zaraz gdzieś tam przekroczą, zaraz gdzieś tam zabierzemy gwiazdkę 3-5, no i lepiej się dogadać. Nie zdali sobie sprawę, oboje sobie zdaliśmy sprawę, że tak naprawdę no nie ma sensu tutaj czy ze sobą walczyć, czy pokazywać jakąkolwiek dominację, no bo to źle się skończy dla królestwa, a wszyscy tu chcemy grać ze sobą. No i on oczywiście też króla nie chciał, no bo to był gracz, który powiedzmy zaczynał, nie miał małą grupę 20-30 osób, którą cały królestwa nie zdominował. No ale też się bardzo z nami dobrze zasymilował, bardzo dobrze współpracował. Tak naprawdę cały ten sojusz, który jest zbudowany, to jest główny jego sojusz, to jest w głównej mierze zbudowany na migrantach, których my sprowadzaliśmy. No i jakoś to wyszło, że teraz się stał, że tak ujmę, częścią naszego projektu. Mamy bardzo dobry kontakt z nim i bardzo, że tak ujmę, przyjazne stosunki, nie? Jakim wy jesteście KDM? W sensie jesteście KDM, gdzie macie dużo spenderów, czy macie bardziej, to powiedzmy, takich low, medium spenderów graczy? Jak to u nas wygląda? No u nas to wygląda tak, że mamy troszkę spenderów, no tak naprawdę w głównej mierze największy taki wyznakiem, kiedy można sprawdzić, czy sojusz na przykład, czy wydaje, czy nie wydaje, można sprawdzić to po prezencie sojuszu. Wiem. Zazwyczaj. U nas powiedziałbym, że tak, mamy kilku takich spenderów, którzy wydają dużo pieniędzy i mamy dużo takich spenderów tak mid-low, nie? To też zależy. No też mamy dużo, że tak powiem, community polskie, to też wiadomo, że Polacy w głównej mierze są raczej graczami
albo nie wydającymi, albo tymi, którzy kupią tak naprawdę jakiś tam pojedynczy pakiet. Nie? Jakieś jest, jakieś jest event na to, że jak kupisz tam konkretną wartość pakietów, to dostaniesz złotego, a to wiadomo, te najbardziej opłacalne pakiety kupują, rozumiem, nie? Rozumiem. Nie, bo czasem pytam z tego, bo widziałem, że jaki tam macie, że w jeden sojusz ma 15, drugi 14, po prostu pamiętam jak na moich innych takich projektach, innych, gdzie grałem IKD, jak się tworzyły, to widziałem, że to wiadomo, ten poziom sojuszu był inny, jeżeli chodzi o skrzynki, dlatego tu się stawiałem, czy macie takich bardziej spenderów, czy low spender, czy coś po środku, no bo właśnie tak 15 poziom przed King's Landem, przed KVK, no to tak właśnie było zawsze coś pomiędzy. Nie, to nie był high spender, tylko to był po prostu taki medium spender gdzieś przy low. Więc dlatego się tak zapytałem z ciekawości. Mów. No też my z jakoś tam dużą grupą, no my na początku też mówiliśmy graczom, którzy chcieli powiedzmy do nas dołączyć, z nami skoczyć, że my jesteśmy tą grupą, która powiedzmy ma kilku spenderów, ale nie obiecywaliśmy nie wiadomo czego, że mało, nie wiem, 20-30 wielorybów, no było to według mnie bez sensu, bo lepiej, żeby gracz powiedzmy był świadomy, że sytuacji, jest świadomy realii, no bo nie oszukujmy się, mieć powiedzmy tam 10 wielorybów czy więcej, to są zazwyczaj już królestwa, które w KVK2 są tym takim imperium, które jest imperium takim, wiesz, w KVK2, nie? Jest jakieś osobne jakby imperium, nie? No to, tak, no to kawał. Znaczy, ja uważam, że mieć gwiazdkę w KVK 1 to nie jest zła rzecz, w KVK 2 być już jako Imperium jest czy tam 3. Jest wszystko ok, wszystko zależy od twojej, wiadomo, jak wygląda, jeżeli chodzi o twoją migrację, tak? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o twoich ludzi, których ściągnąłeś tutaj do KDK i moim zdaniem to wtedy ma też znaczenie. Przypuszczam, że wy tutaj sobie pracujecie przez cały czas nad jakimiś graczami ze semi sezon, żeby jeszcze tutaj coś zwiększyć, nie? Graczy. No to czy zwiększyć graczy, zwiększyć po prostu swoją wydajność na KVK. Ogólnie z tego, tutaj jak sobie przeglądałem na szybko, no to waszym przeciwnikiem raczej na KVK będzie, chyba że się tak uda wam dogadać, nie? Będzie waszym przeciwnikiem, no to będzie to KDE, które już teraz gwiazdą jest, czyli 3, 5, 4, 5, nie? Tak, to w głównej mierze będzie nasz przeciwnik, oni z czego się dokładnie orientuje, to chcą grać 1 versus 3, sami wiesz, na wszystkie królestwa. No, hardcore, nie hardcore, u nich to jest tak głównie w tym z królestwem, że to jest graczek, to jest królestwo, które ma faktycznych wielorybów, czyli gracze, którzy tam nie mają po 50 milionów, mają gracze, którzy, 3-4 gracze, którzy tak naprawdę sami zbudowali ten poziom, że tak ujmę, prezentów sojuszu, nie? No. W głównej mierze duża część graczy, którzy do nich migrowała, no przez to, że mieli gwiazdkę, no to wiadomo, że w głównej mierze do nich migrowali ci raczej low spender gracze, no bo nikt inny nie mógł migrować. Dlatego o tym mówiłem a propos właśnie gwiazdy, bo takie low gracze, tacy low gracze czasem potrafią pomóc dużo. Ale no faktem, jeżeli tam mają jakichś spenderów, no to ja grałem KVK 3 na versus 1 KVK 1. Da się to wygrać. I nawet powiem ci, że podczas KVK nieraz jest tak, że jakieś KD zdradza z tej trójki i chce się dołączyć do tych wygranych, bo chcieliśmy. My tak mieliśmy dwa razy i dwa razy do nas jakby tak przechodzili inne KD, bo stwierdziły, że dobra, no nie damy sobie rady w trzech, trzeba dołączyć i zdradzić resztę, więc no tutaj będziecie mieli na pewno jakieś mocne KD, że oni spenderują, mają dużo już kont T5, bo tutaj chyba wy jeszcze nie macie T5. No to u nas top 1 już ma, w sensie tylko tyle co wiem, to ma odblokowane kawalerię T5. Aha, czyli coś już tam i ma. Tylko tyle, nie? Czyli coś tam ma już w pierwszej tej, no to okej, okay, no to chociaż tak, tyle. Ale nadal pracuje, tam pozostała trójka jest blisko. W sensie blisko pod tym względem, że przyspieszenie na zbieranych i VIP-a już mają przygotowanego, z tym, że w dużej mierze też czekają na te pre-KVK. Wiadomo, że tam się dużo pushuje, tak, dużo się tam pushuje.
A wy jak wyglądacie ogólnie jako MGE? Czyli wy jakoś ten MGE też macie, układacie pod swoich najlepszych graczy, żeby jak najbardziej na przykład wzmacniać garnizon, czy tam wzmacniać jakby takich graczy, który będzie potrzebować na flagi, czy też do Open Fieldu, czy też do rally. To tych graczy bardziej tak wzmacniacie, czy ogólnie macie jakoś tam podejście do tego? No nie oszukujmy się, przed w większości królestw jest podobnie przed KVK. Przed KVK tak naprawdę gdzie wchodzi więcej dowódców, czy już bardziej Tak, przed tak. Sokiem, gdzie tak już jest luźniej w tym MGE, no to wiadomo, że te MGE w KVK 1, KVK 2 to jest bardziej nastawione pod tych graczy, którzy faktycznie są w stanie zbudować dobry ekwipunek i wymaksować tego dowódcę, żeby faktycznie go wykorzystać, jak to ująć, w jak najbardziej, na jak najlepszy sposób, i żeby jak najlepsze wyniki na garnizonie zrobić. No przed KVK 1 to w sumie głównie tylko garnizon, no bo ten martel jest najważniejszy tak naprawdę. No tak. Bo później, który jest CD-dowódcą, to jest bardzo mało istotny dowódca w KVK 1, się go nawet niezbyt robi, a co dopiero później, nie? No, to potem może wprowadzą te resety, więc może będzie można martela całkowicie resetować i odzyskiwać głowy, wiesz, na innych dowódców. No ale wiadomo, jeżeli mamy KVK, jeżeli mamy MGE, no to wiadomo, się inwestuje w tych takich, którzy najbardziej najbardziej będą nam potrzebni na Kiwiki. Tym bardziej, że tu wy macie jeszcze komfort tego, że tutaj do KVK 4, tak, do KVK 4 nie będziecie mieli technologii używanej, jeżeli chodzi o Kiwiki, więc tak. Też troszeczkę tych pieniążków się zaoszczędzi. Będziecie mogli bardziej się skupiać właśnie na tych dowódcach, na tych graczach, którzy mają dobry gear pod garnizon rally, tak? No i też będziemy się pewnie skupić na tym, żeby im po prostu dawać te najlepsze nagrody, czy też tam najlepsze MG, no bo tak to normalnie to bywa w KD. Tak. Powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz. Wy jako KD, powiedzmy, jesteśmy w KVK 1, KVK 2, pomału się szykujecie do Soka. W jakim seedzie byście ogólnie chcieli grać? Bo wiem, że KD się zaczyna, jak się zaczyna prowadzić, to zawsze ma się pomysł. Ja na przykład jak zaczynałem na 3090 i tam rozmawiałem wtedy z królem, to od razu target mi mówił, my będziemy seed A i tylko będziemy grać seed A, w żadnym innym seedzie nie chcemy grać. Jakie jest twoje na przykład podejście? Znaczy, ja też tak z doświadczenia powiem, to nie jest pierwsze królestwo, gdzie tam, nie wiem, gdzieś jestem R4, R5, gdzie tam gdzieś, czy pomagam królowi, czy tam jestem, że tak mówimy, w innych królestwach, czy tam byłem w zastępstwie, to zazwyczaj w królestwo, które wchodzi w SOC, to jest ten takie zderzenie braku tego, że dobieranie gry możecie dobrać z królestwem, które jest bardzo stare i będzie ci brakować tych sokowych graczy i tej migracji, więc z naszego założenia zakładaliśmy bardziej nastawialiśmy się bardziej na ten wysoki set seed B pod tym względem, żeby od razu nie wchodzić w ten wysoki poziom seedu A i mieć tam ten zapas na to, że wiadomo, że ten pierwszy sezon sokowy to jednak bardziej jest stawiony na to, żeby zająć się migracją, nie? No nie, spoko, rozumiem. Rozumiem, bo wiem, że czasem jest tak, że no i każdy chce iść w topkę, no bo też musi mieć, tak jak mówisz, graczy, którzy no trochę tam zainwestują i będą w tej topce, prawda? Więc ja to rozumiem w 100%, nie? No tak, już się zaczyna technologia KVK, już się bardziej zaczyna, znaczy już się bardziej, no ogólnie się zaczyna patrzenie na seed, na kill pointy do mocy, dobre zarządzanie, że tak powiem, graczami, DPK znaczy wtedy bardzo dużo i zarządzanie jakby królestwem soku, a zarządzanie królestwem w KVK 1 to jest całkowicie co innego. Tak, tak, to prawda. KVK 1, KVK 2 masz więcej ludzi do ogarnięcia, więcej tłumaczenia i większy spam. No i tak. też musisz ludzi przeprawić przez w ogóle te, bo wyraźnie się trafia bardzo dużo graczy, którzy nie wiedzą, jak mają grać. KVK 5, no to już jest takie, gdzie już właśnie wchodzisz w tą technologię Kiwiki. No i tam już się zaczynasz właśnie dobierać, te seedy zaczynają mieć wartość. No i zaczyna być dobieranie takie, gdzie no ciężko to wszystko, jakby tak powiedzieć, wiesz,
mieć pewność, że będę w tym seedzie na przykład, a nie w tamtym, co moje KD na przykład siłowo co po dowód tak bardziej by się sprawdzało, tak? Więc no, seedy są moim zdaniem są ważne, jak przygotowujecie KD i jak do tego podchodzicie, no bo też to ludzie muszą wiedzieć, jeżeli nie robią swoje jakieś tam DKP, DKP punkty, no to no jest potem jak jest, nie? W KD i są no zgrzyty, tak, jest trzeba. Problem, nie? Tak, w zasadzie dla nas z samej koncepcji praca już się zaczyna od KVK2 z zarządzaniem liczbą graczy, ich mocą i, że tak powiemy, to jak bardzo walczą, czy nie walczą, bo później większość klas ma ten problem, że sobie myśli, okej, okay, dobra, dopiero tam gdzieś w KVK 5 tam będziemy mieli, że tak powiem, dobieranie przez seedy i dopiero wtedy ma to znaczenie i sobie zdają sprawę, że nagle mają bilion albo 2 biliony jakby DeathWave'u, który i tak nie zmigruje, bo już jest dla nich za późno, żeby zmigrować do poprzedniego KVK, a nie przestanie grać i później męczą się z graczami, którzy tak naprawdę to mają zbyt słabe konta, żeby walczyć, no ale nikt im tak naprawdę tego nie powiedział i dopiero jak wejdą do soku, to mają takie zderzenie z rzeczywistością, że zrobili błąd, że tam się do KVK2 nie cofnęli, nie? No tak, to prawda jest. A tutaj w Kiwiki jeden, który na was czeka, no to jest moim zdaniem taki jeden z przyjemniejszych gier, KVK1, KVK2. KVK2 może już mniej, bo są jeszcze te konta, które psują ten fan z gry. Jak migrują do jakiegoś tam KD50 mocny konto, to migruje strasznie KVK. Zmigruje, bardzo psuje KVK. I graczom się przestaje się odechciewać grać. Zresztą tak jak rozmawialiśmy jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, no to nieraz jeszcze te KVK, które się tutaj mam potem będą pojawiać, no to powodują, że dużo ludzi odchodzi. No dlatego my się zajrzelili, to co też rozmawialiśmy, za niedługo wprowadzi już te limity paszportów. Przypuszczam, że to może być tydzień, może 2 do 3. I w końcu wprowadzą i może ludzie inaczej będą patrzeć, bo w tym momencie zostaje tylko specjalna migracja. Więc też tych dużo takich, wiesz, kont sokowych nie będziecie mieli, prawda, na KVK. Będziecie, bardziej się będzie wszyscy KD, wasze KVK w okolicy będą się skupiać na tych dowódcach, wiecie, którzy tam wtedy dostępni po prostu, nie? A nie, że ściąga się jakiegoś wieloryba, 50 wielorybów, którzy potem rozjeżdżają KVK. No tak niestety czasem jest i ludziom się przestaje odechciewać grać, nie? Mają dość i nie chcą grać. No tak czasem bywa, nie? Jeżeli chodzi o... Tak, jak się jest graczem free to play, to do KVK1 jest bardzo ciężko zrobić fioletowy ekwipunek, a w KVK2 przychodzi po problem, że wiesz, z pozyskaniem schematów jeszcze w KVK1. Jak nie wydaje, żeby kupować z VIP-ów skrzynek, to nie jest tak łatwo nafarmić schematy, żeby cały set zrobić. Jak ci się uda cały set zrobić do kawalerii, no to gdzie set do jakiegokolwiek drugiego marszu, nie? Mówimy o fioletowym secie, a przychodzi do KVK2 gracz, który powiedzmy ma 6 setów, wszystkie na talentach piątce i ten gracz bez EQ to jakby się z barbarzyńcą bił, nie? No to tak jest. Tak jest, że ja to kumam, stary, więc ja wiem, że czasem tak jest, że się wy też jako KD będziecie musieli się ludzi nauczyć troszeczkę, jak tu się gra w tych kiwiki, nie? Jak mi, co to jest bal, co to, bo przypuszczam, że będziecie mieli na początku co, dużo, dużo takich rzeczy, więc też będziecie musieli to wszystko wziąć na siebie. Pytanie jeszcze takie jest jedno, jeżeli chodzi o wasze KD w ogóle, bo jesteście nowym KD. Jak to wygląda teraz z tymi eventami, jakby tak powiedzieć, nowymi, bo wiem, że dużo eventów się pojawiało na nowych KD, dużo eventów się pojawiało, gdzie można sobie jeszcze lepiej, wiadomo, przygotować konto niż kiedyś, na przykład kiedyś można było. Od 22 sierpnia zaczną już chyba obowiązywać już też te zasady, że nowe KD będą mogły tam mieć dodatkowo chyba jakieś rozwinięcia w eventach i to będzie jeszcze lepiej wyglądało na KVK1, KVK2. Zresztą ostatnio widziałem jakiś tam baner, że ludzie, którzy chyba wchodzą w KVK3, mogą sobie jakby wypożyczyć dowódcę. Mogę się mylić, tak, ale było być, coś, ma być coś takiego, że może wypożyczyć dowódcę. Tak, jak dla gracza, który teraz obecnie ma powracające konto, że on tam może na miesiąc czasu wypożyczyć dowódcę, nie? O masakra.
Och. Tak, jak ja ostatnio na farmę nie wchodziłem, sobie wypożyczyłem na przykład Alexa na full biegłości, nie? Chciałem go przetestować. Aha, no to, no, to jest całe fajna rzecz, nie? Ja A to z jednej strony rozumiem, nie? tak, bo z jednej strony tak, bo teraz to tempo wychodzenia nowych tych jakby nowych bohaterów, nowych dowódców powoduje, że no, gracze na tym nie nadążają nawet. Ja, który jestem graczem, który tam jest, można określić mnie jako midspendera, to i tak mi ciężko nadążyć, żeby zrobić najlepszy marsz. Na przykład teraz muszę odpuścić piechotę, bo zaraz wyjdą nowi łucznicy i mieć nadzieję, że ci nowi łucznicy będą opłacalni, nie opłacało mi się czekać, nie? A to, czy teraz te nowe łuki to bardziej będzie coś pod garnizon i pod open field nowe? Co to będzie, to w sumie sam nie wiem, tylko tam przecieki jakieś tam mniej więcej się dowiaduje, ale to będzie już na inny odcinek, jeżeli chodzi o nowych No łuczników. tak. Poza tym, jakby na to nie patrzeć, piechota ta nowa, co wyszła, jest naprawdę niezła i warto, moim zdaniem skromnym, bo ja tak zrobiłem, dlatego że ja nie miałem żadnej piechoty dobrej, ja po prostu zainwestowałem i ja jestem bardzo zadowolony z tego mojego jednego marszu. Zresztą teraz jeszcze jak gear zrobię, to wiadomo, więc nawet tutaj jak ludzie, którzy u ciebie grają i zbierają złote głowy, bo mam nadzieję, że uniwersalne głowy zbierają, nie inwestują, no chyba, że to jest wiadomo jakiś mega spender. No to warto poczekać do KVK 3 i potem na przykład zrobić co jakieś dwa dobre marsze, nawet jak tam mają na tym słabym girze. Ja pamiętam, mieliśmy taką zasadę kiedyś, że na KD właśnie, które się tworzyło o tym anglojęzycznym, że na KVK 1 dobrze, żebyś miał niebieski gier. Jeden marsz jest niebieskim gierem, ale jak przychodzi KVK 2, no to już dobrze, żebyś był grał na tym fiolecie. Kiedy już jest KVK 3, no to dobrze, żeby ten złoty gir się, wiesz, przełożył, nie? Żeby już mieć ten jeden złoty gir, no bo jakby na to nie patrzeć, jest dużo eventów przez ten okres, a długo się od jedynki do trójki mniej więcej gra. Tak. No ale wiadomo, to ludzi trzeba uczyć też grę, nie? Więc mam nadzieję, że też uczycie trochę i grać. Tutaj wspominałeś o tych eventach. No, No, no. trochę jest ich więcej, co prawda, aczkolwiek dużo takich eventów są typowe eventy Lili, czyli takie Od spenderów. trochę takie zamknięte dziury, trochę część eventów dla spenderów, część to takie część eventów to takie oczywiste zamknięte dziury, które jak jesteś nowym graczem, to okej, zrobisz, ale bo widzisz event, nie? Jako nowy gracz to robisz po prostu wszystko, bo widzisz event, ale jak trochę pograsz, to te eventy są zapominane i nierobione, nie? Rozumiem, rozumiem, 100% Tutaj tak. brakuje po prostu takich eventów. Ja też kiedy wielu osobom wspominałem, że brakuje eventów takich sojuszowych, jak masz nie wiem, na przykład Silk Road, czy tego typu eventy sojuszowe, gdzie można zintegrować graczy i to zrobić wspólnie event, nie? Aby mobilizację sojuszu tutaj niedługo już powinniście mieć, chyba mi się zdaje, nie? Nie jeszcze teraz, ale chyba później jest ta mobilizacja sojuszu, bo wiem, że jak ja ją grałem, to ja ją grałem dopiero późno, a ona Ona została, jest. no. Ona wchodzi bardzo późno. U nas tak samo, u nas też późno wyszła Arka Ozyrysa, bo to też jest tak, że A nie, Arka tak wychodzi akurat, że ona nie wychodzi na ten, więc Arka akurat to jest klasyka, tylko po prostu przy mobilizacji sojuszu, wiesz, tak mi się zdaje, znaczy, bo ja pamiętam, dużo że dopiero zależy. miałem od KVK 3, KVK 4 miałem, nie? Tak, Jakby, ona no. wchodzi późno. Ona wchodzi późno. Jak dobrze pamiętam, to na pewno w KVK1 nie wchodzi, ale może teraz w coś zmieniło, co pominąłem, ale raczej Coś nie tam sądzę. słyszałem, że coś jest zmienione, że KVK 1, KVK 2, że ta mobilizacja gdzieś jest. Wiadomo, że nie zrobią nie wiadomo jaki poziom, bo to się nie da zrobić nie wiadomo jakiego poziomu na takich niskich tyk, ale ponoć tam, że gdzieś się te wcześniej to pojawia, niż się pojawiało wcześniej, więc no ciekawe, to ciekawe, ciekawe ogólnie te informacje są. Ja mam ogólnie takie pomalutku ostatnie pytania, bo w sumie jak jesteśmy przed KVK 1, no to nie mamy tutaj tak innego powieścia Królestwa, dużo, dużo jakiejś tam opowieść o tym, co się działo na innych KD, jeżeli KVK, graczy i tak dalej. Jak sobie radzicie z MG, złodziejami, bo na bank coś takiego tutaj też na was trafiło się. Tak się trafiło, to się w każdym królestwie Tak, trafia, nawet tak. bardzo starym, tego się nie da w 100% zredukować. To prawda. Aczkolwiek tak, żeby było ich strasznie dużo, to raczej nie występowało. Zazwyczaj to byli pojedynczy gracze, którzy
powiedzmy po próbie zniszczeniu MG dostali chwilę później zero. Chociaż wiadomo, że te zero tak bardzo dużo nie znaczy tyle, co w Soku, gdzie potraci się, nie wiem, 2-3 miliony wojsk, tutaj ktoś straci 200 tysięcy żołnierzy, to jest różnica duża, to dla takiego gracza mało znaczy. Ale myślę, że ci gracze, którzy na początku próbowali psuć eventy, już teraz w większości nie grają, są tutaj jakieś pojedyncze osoby, które dużo nie mogą, bo zazwyczaj są to low spenderzy, którzy gdzieś tam kiedyś mieli swój sojusz jako gracze, którzy się po prostu pojawili, zrespili, stwierdzili, że swój sojusz założą, no ale niestety tak realia tej gry nie działają. Więc na szczęście ich jakoś tak dużo nie mieliśmy, mówię, głównie zero, zamykanie w strefie pierwszej, brak dostępu, tak jakby kontrolowaliśmy na samym początku do top 12 sojuszy, no to brak dojścia do top 12 sojuszy i taki gracz, który zdawał sobie sprawę, że będzie w jakichś sojuszu, w którym nikt kompletnie nie gra, będzie w strefie pierwszej, gdzie się będzie do tyłu z rozwojem, nic mu to nie da, to w większości albo wyemigrowali, albo przestali grać, nie? No wiadomo, będziemy musieli tutaj pewnie też sobie z biegiem czasu te strefy, przede wszystkim tą strefę pierwszą z lewej górnej rogu zabezpieczyć tak, żeby nie wchodzili wam dwa, już nie mówię o sojuszach, nie? Że sojuszami, które na przykład nie macie kontroli, to żeby zniknęły z mapy, bo tacy gracze bardzo lubią wykorzystywać to, żeby nawet jak są zesłani do strefy pierwszej w lewym górnym rogu, kogoś dojdzie do jakiegoś sojuszu, który ma na przykład flagi, a Every Spark pusty, tylko ma open wejście i wiesz, te trzy koła Rubinu, co kosztuje banicja, do strefy pierwszej, to nagle potem, wiesz, jest wrzucone w błoto, nie? Więc no tutaj, tak, dasz sobie, czeka was tutaj, że najbliższe KVK też w cholerę pracy na Starym Królestwie, żeby tak ogarniać wszystko, nie? Tak mówię, na szczęście takiego jakiegoś spendera, który dużo wydawał i tu postanowił być bandytą, nie mieliśmy, bo tak jak byłem w poprzednim Królestwie 3.3.7.0, to tam mieliśmy gracza, który był wydatkiem na poziomie wieloryba Krakena, ale tam jego kolega, który tam prowadził sojusz, bardzo szybko ten sojusz został rozbity tam przez wojny i tak dalej. No i on sobie stwierdził, że całą ideę jego gry to będzie tylko zabijanie farm, psucie MG i tak dalej. I on przed KVK1 miał 700 milionów killpointów tylko z tej jedynek i te dwójek i te trójek, nie? No bo wybijał farmerów, no słabe. No ale tacy gracze to się trafiają, jeżeli chodzi o ten, więc to jest normalne. Na szczęście takich dużych farm killerów i nie mieli się, na szczęście z to minęło. Bo z doświadczenia wiem, że taki potężny farm killer może nawet doprowadzić do migracji pewnych sojuszy, no bo gdzie ty masz 15 milionów, nie wiem, ten farm killer ma 10 milionów i ciężko ci go wyzerować, gdzie musicie się zebrać, żeby go wyzerować, bo to nie jest takie proste w Królestwie przed KVK1, to nie jest takie proste jak w Soku, gdzie są dowódcy podrali, którzy wioski bardzo szybko zerują. Tutaj Minamoto, który nie jest za dobry do rali miast, no to ciężko się pozbyć takiej osoby i często doprowadzały do, w innych królestwach z mojego doświadczenia, często doprowadzały do migracji części niektórych sojuszy lub rezygnacji graczy, no bo ile można być, codziennie mieć pełne szpitale, taczek. No tak, to tak, to prawda. No powiedz mi tak teraz już tylko na koniec. Tutaj, jak wspomniałeś wcześniej, na pewno prowadzicie rekrutację, na pewno potrzebujecie jeszcze jakichś graczy przed KVK. Ile macie do rozpoczęcia KVK? Tak jak jedynki? Mówiłem, od może 15 do 20 dni, to tak zazwyczaj te KVK zaczyna się 80, 90 dzień, coś takiego. Czyli macie powiedzmy gdzieś 15 dni na pre-KVK. No i przez te 15 dni możecie twardo działać, jeżeli chodzi o migrację, rekrutację graczy z najbliższych tutaj królestw, którzy do was mogą skoczyć i spróbować swoich sił, prawda? Więc jakby jak najbardziej tutaj jesteśmy otwarci,
którzy byli na emigrację, to jest przed KVK 1, więc tak naprawdę przed KVK 1 i w KVK 1 często nawet nie ma takiej zasady jak za dużo graczy. No nie. Tak naprawdę tych sojuszy jest zawsze dużo przed KVK 1, więc to jest trochę różnica, że te KVK 1 najczęściej wygrywa się, no co prawda wielorybami, ale też po prostu masą graczy, nie? Tej ilością graczy. No tak, to prawda. A jeżeli chodzi o, chodzi o graczy w KVK 2, czyli tam powiedzmy na tą chwilę, jeszcze te 50 miejsc jest. Już jakąś listę tam sobie prowadzicie, co, gdzie byście chcieli ściągnąć już jakichś tam graczy? No bo no, umówmy się, na tą chwilę jeszcze te 50 migracji jest. Wyjdzie może aktualizacja, za niedługo już 50 migracji nie ma, ale już jakieś mieliście pytania, zapytania o to, żeby przejść jakimś tam lepszym kontem do waszego KD, czy jeszcze nie? Tak naprawdę to mieliśmy dużo zapytań tutaj, no wszystko jest pod znakiem zapytania, bo niestety, zależy dla kogo. Z jednej strony pod względem tutaj prowadzenia Królestw, bo dobra migracja powodowała wygranie w KVK 2. Tak zawsze było, ten po prostu, kto miał więcej znajomości, tam miał poprzednich Królestw Soku, czy tutaj większa rozpoznawalność w danej grupie, gdzie mógł rekrutować graczy, powodowało, że najczęściej wygrywał KVK 2 tą migrację właśnie, bo tylko te konta migracyjne potem znaczyły KVK 2. Więc tak naprawdę, no tak, prowadziliśmy tutaj, było dużo do zapytania, nawet było zapytanie od gracza, który tam w Soku gra w Imperium i jest znudzony, że drugi, czy tam zaraz trzecie KVK będzie grał w Imperium i chciał skoczyć do KVK 2, nie? Rozumiem. Dobra, mi się zdaje, że to wszystko tutaj, jeżeli chodzi o wasze KD, na pewno będziemy to śledzić, bo z wami KVK 1, potem KVK 2 i te wiesz, będziemy śledzić, jak wam tutaj idzie. Jeżeli będzie taka możliwość na KVK i czas pozwoli, to z chęcią gdzieś tam zawitam i zobaczę, jak to u was wygląda. Nie wiem, co byś chciał na przykład powiedzieć jeszcze jakimś graczom, którzy do was jeszcze zmigrowali, na przykład mają jakieś plany, albo ludzi, którzy są powiedzmy gdzieś blisko twojego królestwa, mają możliwość takiej migracji semi-sezon. No to co byś chciał ich powiedzieć, albo zachęcić powiedzmy tutaj do twojego KD, żeby grali z wami, żeby też się fajnie bawili, nie? Tak, no tak jak nie wiem, czy wspomniałem, najprawdopodobniej nie. Większość naszego kierownictwa królestwa jest bardzo doświadczonymi graczami, tak jak ja gram ponad 3 lata, tam niektórzy nawet starzeją się, którzy po 4 lata grają. Większość z nas jest doświadczona i część po prostu była znudzona i chciała coś nowego zbudować królestwo może po swojemu, dlatego tak jakby u nas, jeśli ktoś potrzebuje się nauczyć gry, potrzebuje zrozumieć tą grę, to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby do nas wymigrować, zwłaszcza, że tutaj znajdziecie polskich graczy, którzy wam wytłumaczą, więc myślę, że tutaj bariera komunikacyjna nie występuje. Więc myślę, że jeśli ktoś chce wyemigrować, to zapraszam śmiało, nie? Obecnie jesteśmy drugim najsilniejszym królestwem w kontynencie, tam z pierwszym idziemy w web, więc... Prekawoka też wyjaśni dokładnie, tak, w jakim jesteście w Ionie, tak. Jeżeli chodzi o siłę, ale no, możecie być mocni w sile, możecie robić dobrze prekawoka, na przykład oni mogą mieć lepsze konta rozwinięte, jeżeli chodzi o, wiesz, te piątki dowódców, więc to nie, prekawoka nie zawsze odzwierciedla idealnie potem KVK, no ale na pewno da jakiś tam bufor, nie? I przewagi psychologiczne. To też duża przewaga psychologiczna, jak ktoś widzi, że jest pierwszy w... Ja podam na przykład przykład. Teraz na przykład przez te 9 dni przed otwarciem bram u mnie w obecnym KVK, nasz obóz i nasza koalicja cały czas pierwsza trzymała honor. Tam w pre-KVK była tam bardzo wysoko. No i oczywiście w tym rankingu honoru koalicja nasza była pierwsza i to dało taką psychologiczną motywację, gdzie połowa osób się tam nastawiała, że może zrobimy rekord, może będzie bardziej farmić, to teraz nawet ci mali gracze tam się zmotywowali do walki, bo zobaczyli, że są gdzieś tam pierwsi, a nie koniecznie niżej, nie? No, dobra, to na tym kończymy.
Fajnie, że się zgodziłeś, że nam się udało spotkać i pogadać, bo faktem my na ten odcinek czekaliśmy gdzieś 3-4 tygodnie, bo czekaliśmy chyba na to, jak mgła tutaj w twoim królestwie zejdzie i będziemy mogli pogadać, nie? Normalnie i pokazać też graczom, nie? Jak to wszystko wygląda. Bo to jednak dosyć ważne, żeby było co pokazać, nie? Tak. Sama rozmowa rozmową. No tak, dokładnie. Gracze chcą zobaczyć. To jak sojusze się prezentują, jak są wybudowane i tak dalej. A moim zdaniem fajnie, że się spotkaliśmy, że mogliśmy pogadać. No jeżeli chcecie tutaj dołączyć do 3-5-4-7, jesteście gdzieś powiedzmy w semisezonie, czyli jesteście blisko tego KD i po prostu macie możliwość migracji, to odezwijcie się tutaj do chłopaków, ogólnie do całej R5, R4, GW. Przypuszczam, że jak też odezwijcie do GE, to pewnie wymieniają się informacjami i na pewno zaraz temat ruszy. Więc no, zostaje tylko zachęcić. Fajnie, że polskie community się kolejne buduje tutaj i nie się buduje jak najdłużej i jak najdłużej zostaje z tym, co ma, nie zmienia tego. No i tyle ode mnie. Dzięki wielkie, Jal, za spotkanie, że mogliśmy się tutaj pogadać jeszcze raz i tyle. Dzięki widzowie, do zobaczenia. Jal, jakie słowo na koniec? No do zobaczenia wszystkim i dziękuję bardzo za obejrzenie odcinka. No i oczywiście zapraszam tutaj do subskrybowania i obserwowania Optimusa. Ja sam osobiście też wiele jego filmików oglądałem, z których wyciągłem dużo wiedzy, więc wam polecam to samo. Dzięki wielkie. A więc tak jak słyszycie, subujemy, komentujemy, udostępniamy i działamy dalej, pchamy ten kanał do przodu. Trzymajcie się, na razie, hejo!